Wiele osób e, czuje się niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza ich życie. Oczywiście w którymś momencie sobie zdają z tego e, sprawę, ponieważ nie mają jasności co do swoich wartości. Bardzo często mówi się o tym, że skrzynka odbiorcza w mailu to jest lista zadań innych ludzi dla nas. Najważniejszą walutą, e, jaka jest, jest waluta czasu, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej odzyskać. Cieszam się trochę, tylko patrząc na nasze miejsce pracy, bo jeszcze Długopis i Notos, czyli coś bardzo analogicznego, jest obok mnie, ale komputera i telefonu też nie schowałem. Dziś chcielibyśmy pogadać o szczęśliwym, nietechnologicznym życiu i powiedzmy, że to jest teza naszego spotkania. Ale moje pytanie do ciebie, przyjacielu w przestępstwie, jest takie, czy nietechnologiczne życie dziś może być szczęśliwe? Wydaje mi się, że bardzo może. Jeżeli to jest kogoś sposób na życie, to myślę, że bardzo może. Zresztą jest dużo osób, które robi takie wyrwanie się ze świata takiego technologicznego, albo wyrwanie się z pędu. Tak, tylko robi to w takim momencie mam wrażenie właśnie takiego totalnego przemęczenia już. Czyli robi to trochę za późno i robi to wtedy siłą rzeczy za krótko, żeby to miało skutek. Tak, albo Albo, albo trwa to zbyt krótko, czyli zdajemy sobie późno sprawę, i, i ten mm. moment takiej pełnej szczęśliwości co do tego, co tam odkryliśmy, że chcemy robić, to było fajnie. Nie? Fajnie siedzieć I, było, i nie wiesz, dotykałem. Tak, tak. I ja to oczywiście mówię jako wiesz, ten gość, który tam Starlinka na wakacje zabiera, nie? więc żeby było. No wiesz, ale własne, postaci, postawiłeś go na, na, na placu kempingowym, więc no rozumiem, tak, że to tak. była frajda dla tych, którzy też widzieli i słyszeli, ale no, było to jakieś połączenie dwóch różnych światów. On był ci potrzebny do tego, żebyś mógł jakkolwiek pracować, ale zakładam, że jesteś akurat z tych, którzy potrafią sobie ogarnąć czas na nietechnologiczny i bez pracy i na ten w pracy, do której potrzebna ci jest technologia. Tak. I wiesz co, bo to jest też tak. Po, po pierwsze, jeżeli wyjeżdżam, czyli ten, ten znów szwedzki model, tak? mm. czyli takie, że jednak ten lipiec to tam prawie cały aut cię nie ma i tam gdzieś wyjeżdżasz i tak dalej, to wiesz, to jest dużo czasu i, i ja akurat sobie nie wyobrażam, albo inaczej, ciężko jest mi jakby wyłączyć całkowicie z rzeczy, jako właścicielowi firm i tak dalej, i tak dalej, żeby po prostu 30 dni mnie nie ma w niczym, tak? Mm -hmm. Ponieważ zawsze są jakieś rzeczy, które mogłyby być ogarnięte, być może są jakieś klienci, którzy oczekują pomocy, mojej dostępności, czegokolwiek innego i to jest jakby konsekwencja tego typu decyzji, że tam te wakacje są, ale tam w międzyczasie może sobie tam popracować. I oczywiście umiejętność tego, że te jednak wakacje się nie zamieniają w pracę jest bardzo ważna, no, ale są osoby, które potrafią się tak całkowicie odciąć. Super. Ja akurat należę do tych osób, które pierwsze dni urlopu. Potrzebują się wyłączać z pracy, czyli mm -hmm. tam ja jeszcze tam w głowie coś kotuje, a jeszcze Jest można to. coś zrobić, a jeszcze czyli Wydłużasz ten tak dalej. czas. Więc mnie, w tak, odpoczynek. tak, tak. Więc dla mnie właśnie wejście w odpoczynek, to ja potrzebuję tych kilku dni, żeby się odciąć, żeby to tam żeby już w głowie nie kołatało, że, że, że trzeba dalej e, e, robić rzeczy, tak? Ale, e, A część osób potrafi to zrobić, i szacun ogromny, całkowicie, a część osób bardzo świadomie się decyduje na życie takie mocno nietechnologiczne, tak, czyli z dala od, od technologii. Ja mam wielu znajomych, którzy. No oczywiście później w swoim życiu na przykład przekwalifikowują się na zupełnie inne rzeczy, czyli pracowali na przykład w świecie pełnym technologii i pewnego rodzaju rozwiązań, a dzisiaj są na przykład w, nie wiem, w innych branżach, nie wiem, czy prowadzą jakieś rzeczy związane z gastronomią, czy jakieś rzeczy rzemieślnicze, prawda? czy jakieś rzeczy związane z turystyką na przykład. Tak? Ale to, co jest ważne, że jest taka książka Living Your Best Life, i tam była taka teza, że wiele osób czuje się niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza ich życie. Oczywiście w którymś momencie sobie zdają z tego sprawę, ponieważ nie mają jasności co do swoich wartości. Czyli bardzo często to presja zewnętrzna, społeczna, branżowa, finansowa pcha nas do podejmowania określonych decyzji, które są niewzgodne z naszymi wartościami, ale później docelowo kierują naszym, mm. naszym życiem. Czyli jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i to nie jest wygodne dla nas. Tak. I w, i w pewnym momencie i część osób na przykład dochodzi do pewnego miejsca w, w tej swojej karierze zawodowej, w której zdaje sobie sprawę, że to nie o to jednak chodziło i dokonuje zwrotu. I tak. część ma tą swobodę wykonania tego zwrotu, a część osób musi w tym obranym kierunku z różnych powodów, najczęściej finansowych, Trwać. No, właśnie, bo tu myślę o tym komforcie, kontekstu, w którym możesz podjąć decyzję, że przez całe życie jechałeś w lewo, bo tak chciało otoczenie, a dzisiaj stać cię na to, żeby pojechać w prawo i mieć gdzieś otoczenie. Nie? To tak, też tak, jest tak, ważny tak. moment. Tak, absolutnie. No i, i, i tutaj są, cza, czasami to jest progresja, tak? Czyli na przykład dla mnie jedną z najważniejszych w życiu y, 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 rzeczy w tym zakresie było odzyskanie kontroli nad swoim czasem. Że to ja decyduję o swoim czasie. To była jedna z naj, dla mnie z najważniejszych rzeczy, bo ona oznaczała dla mnie osobistą wolność. Czyli to ja decyduję o swoim czasie. Jest jedno z najlepszych ćwiczeń, które można wykonać w zakresie własnym, czyli jedno dotyczące własnych wartości, ale drugie ćwiczenie bardzo praktyczne, to jest usiąść i zaprojektować swój idealny tydzień. Usiąść do kalendarza. I wbić w ten kalendarz każdą czynność, którą musimy lub chcemy mm -hmm. wykonywać, tak jakby to był nasz idealny tydzień. Technologiczną i nietechnologiczną, tak? Cokolwiek. Sen, jak ma wyglądać rower, sen, jedzenie, rower, ktoś chce maile. na jogę, ktoś chce na maile, ktoś na spotkania z klientami, na coś tam mm -hmm. i tak Zaprojektować swój tydzień. Ale po co to? Ponieważ to ćwiczenie, porównanie tego, jak wygląda Twój idealny tydzień, a jak wygląda Jak wygląda twój poprzedni tydzień, to. To pokaże Ci dysproporcję pomiędzy tym, co masz dzisiaj, a tym, jak ty uważasz, że powinien że powinieneś spędzać czas. I bardzo często, w bardzo wielu przypadkach, ponieważ kontrolę nad naszym czasem sprawuje ktoś inny. Sprawuje firma, szef, szefowa, ktokolwiek inny decyduje o naszym czasie, sprawiamy, że nasz kalendarz jest sterowany zadaniami innych ludzi. Bardzo często mówi się o tym, że skrzynka odbiorcza w mailu to jest lista zadań innych ludzi dla nas. I, I ja akurat spędzam dużo czasu w mailu i bardzo mnie, bardzo mnie ta teza boli. Uważam, że jest poprawna, ale bardzo mnie ta teza boli, że tak naprawdę to, co wpływa na nasze skrzynki mailowe, to są zadania innych ludzi, którzy są dla nas. I teraz, jeżeli my mamy możliwość decydowania o naszych zadaniach, priorytetach i czasie, fantastycznie. Jeśli nie, to inni zdecydują za nas, dlatego że czas zawsze się wypełni. Każdy wolny czas mm. zawsze zostanie czymś e, wypełniony. Czasami jest wypełniane również naszym lenistwem, tak? czyli chęcią, e, chciałem powiedzieć, że nic nie robienia, ale bardzo rzadko ludzie nic nie robią. W sensie oglądanie Netflixa nie jest nic nie Tak, natomiast ja doceniam i już na, trochę się znamy w tym studiu siedząc, że to nic nie robienie też jest ważne i na to zwracasz uwagę. Więc to nie jest ten rodzaj nic nie robienia. To jest ogromnie tak? trudne. No właśnie. Nie? W w wydaje się, że idziesz na spacer i spacerujesz nic nie robisz, nie? a w mojej głowie to jest po prostu kocioł. Ale wpisałbyś tak? sobie do tego wymarzonego kalendarza nic nie robię? To absolutnie. O, ja to mam wpisane w kalendarzu. Wiesz? Serio? Ja okay. mam czas na nic nie robienie wpisane do kalendarza. Mm -hmm. I to jest bardzo trudne. Pojawia się informacja w, w kalendarzu pod tytułem teraz jest czas na nic nie robienie. A ja od razu myślę, a ja jeszcze tu wcisnę ze trzy rzeczy, które mm -hmm. tu. jeszcze tylko szybko coś skończę i tak dalej. Nie? Ale weź nic nie rób. To jest bardzo trudne zadanie. Polecam każdemu sobie wbić do kalendarza y, godzina na nic nierobienie. To jest Czy katastrofa. Nic do, nie robienie oznacza niedotykanie technologii? Absolutnie. Bo, bo, bo ona jest największym naj, największym dysruptorem. Y, tak? nie, nie tylko, nie, wiesz co, nie, zawsze dostaniesz jakiegoś rodzaju bodźce, nie? bo możesz nic nie robić pod tytułem to ja w takim razie zejdę, włączę tego przysłowiowego Netflixa i coś tam zacznę robić. Tak? Ale w tym czasie możesz iść na spacer. Mm -hmm. nie? E, ale możesz, i to polecam, jest bardzo trudne zadanie, usiąść i nie robić nic. Nie mieć bardzo... poczucia, że tracisz czas. A dokładnie tak, jest, ale jest to bardzo trudne zadanie. Polecam pół spróbować pół godziny, nie robić nic. I to nie chodzi o to, żeby to było pół godziny na medytację, bo wtedy to jest robienie medytacji. Tak, tak, tak. ale po prostu nic nie robić, usiąść i nic nie robić. Bardzo trudna rzecz, nie? Ale to jest bardzo często tak, że jak weźmiesz, zrobić sobie to ćwiczenie z tym, jak powinien wyglądać Twój idealny tydzień, czy jak chcesz spędzać czas, to zaczynasz też porównywać pod tytułem, nie na przykład nie lubisz spotkań. Nie? A patrzysz na swój poprzedni tydzień i 80% procent czasu, który spędziłeś w danym miejscu, to spotkania. A ty nie lubisz tych spotkań, bo chciałbyś, żeby wyglądało. To dysproporcja pomiędzy jednym hmm. a drugim powinna determinować też Twoje działania na przyszłość. No bo jeżeli chcesz dążyć do określonego stylu życia i spędzania czasu, to musisz się... Postawić na tej ścieżce do, do działania. Tak? Ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. No tak? dokładnie. A, a twoje tu, Twoja lista tu do, to najczęściej determin, jest determinowana właśnie przez te rzeczy, które wynikają no tak. z tych spotkań. A musisz się wyprowadzić na taką ścieżkę, która mówi, na przykład, nie robię spotkań między godziną 9 a 11. No to już tam coś zaczyna e, zawężać. I w bardzo wielu momentach ktoś powie, o, e, nie wiem, nie mogę się z Tobą spotkać w tych godzinach. No nie można. W tym czasie robię na przykład inne rzeczy, dajmy na to, tak? Ale zobacz, że to, co jest bardzo ważne, wracając do tej myśli z tej książki Living Your Best Life, to to, to że te wartości, czyli przepracowanie sobie tego, co jest dla ciebie ważne, jak chcesz tam funkcjonować i tak dalej, one mają w zasadzie, jakby leżą u podstaw wszystkiego, co robisz. Dlatego, że jeżeli tam żyjesz w zgodzie ze swoimi wartościami, a my jako ludzie mamy różne rodzaje wartości, to Później z tego to, to determinuje twoje życiowe doświadczenia. No bo jak chcesz powiedzieć, że nie wiem, chcesz dużo podróżować na przykład. Tak, no to zaczynasz sobie układać życie pod to, a patrz swój kalendarz do tyłu, a ty wiesz, no, na podróży to się nie zanosi w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Tak? I jest tak, że dla bardzo wielu osób i tam były takie badania ze Stanforda, które mówiły o tym, że satysfakcja płynie ze spójnego życia. Czyli najpierw sobie tam odkupujesz, co jest dla ciebie ważne, i mhm. im bardziej to jest spójne to życie z tymi twoimi wartościami, tym większą masz satysfakcję. Nie? E, oczywiście były też te, te badania dotyczące e, tego, e, że e, w określonych krajach ludzie są szczęśliwsi. Czyli są te badania najszczęśliwsze kraje na świecie. No i odpakowano kiedyś, dlaczego tak jest, czyli dlaczego na przykład nie wiem, tam w Skandynawii i w, 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 w paru innych krajach ludzie są dużo szczęśliwsi niż w innych krajach. No i oczywiście pie, pierwsze tezy czy takie e, poglądy e, modne były, że to dlatego, że tam jest, nie wiem, e, wysokie podatki, e, wysoki socjal, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, a okazało się, że jakby na świecie jest spójny pogląd w tych krajach, w których ludzie są najbardziej szczęśliwi i on został pięknie tam po angielsku nazwany Managing Expectations. Czyli nie ma tego, znaczy jest taki, taki moment, w którym wiemy, że coś jest wystarczająco, mhm. ja, że nie musi być, a jeszcze tam jeden stopień w drabinie, jeszcze jeden stopień w drabinie, jeszcze jeden, tylko wystarczająco. Tak? Wiesz, gdzie mieszkam, ulica, mhm. są różne domy i jak działa psychologia ludzi, kiedy nie wiesz, nie masz odrobionej pracy z własnych wartości, to bardzo często, zresztą w branży technologicznej też to widać, jest postrzeganie tego statusu, czyli sygnalizowania tego statusu. No Trzy samochody. W, wiesz, na ulicy mieszka i taka, to się ładnie nazywa, anegdata, tak? czy dane anegdotyczne. Wyobraźmy sobie bardzo realną sytuację, że jedna osoba robi taras. Nie? I jak jedna osoba zrobi taras, to za chwilę zaczyna się tarasowanie całej ulicy. Nie? W sensie każdy musi mieć taras. No ale ponieważ do tego dochodzi sygnalizowanie statusu mhm. i nieodrobienie z wartości tego, co jest dla mnie ważne. Czyli nie potrzebuję tego tarasu. Nie potrzebujesz tego tarasu, mhm. ale wszyscy robią taras. I już trzecia osoba robi na ulicy taras, to też potrzebujesz tarasu. I do czego to prowadzi? Nie? Za chwilę jest biskupin. Nie? Jedna osoba sobie zrobiła podłogę, ale druga sobie zrobiła podłogę z jedną ścianą, trzecia z dwoma ścianami, czwarta z dachem, a piąta z wieżami. Nie? I dochodzisz już do końca, wiesz, tego, tego procesu, i jakby zaczynałeś od ktoś zaczynał od Just pięciu desek stars. na tarasie, nie? a kończy się gniezdem na końcu ulicy. Nie? I ponieważ i ten proces jest widoczny absolutnie wszędzie, ale on wynika z tego, że jeśli nie masz dobrze odrobionego tego procesu, czego ja potrzebuję, czego ja potrzebuję hmm. Tak? To dążysz do tego, czyli zaczynasz realizować cele, które nie są koniecznie Twoimi celami, ale zgodnie z Twoimi. Teraz... Narzucone trochę przez otoczenie. Dokładnie tak. I wątek technologiczny, jaki się tutaj pojawia, jest taki, że ponieważ do tej pory, czy przed dostępem do internetu, widziałeś ewentualnie to, co się działo na Twojej ulicy najczęściej, mm -hmm. albo ewentualnie było transmitowane w telewizji, to dzisiaj już widzisz wszystko. Nie? Czyli widzisz yy, yy, sąsiada, sąsiadkę, wakacje tu, wakacje tam, itd. Tak tak czyli z jednej strony dostęp do technologii sprawił, że widzisz jeszcze więcej tych rzeczy, więc presja mhm. na te działania urosła, ale z drugiej strony też Twoja wiedza o tym, jak może wyglądać ciekawe życie albo od czego możesz mieć dostęp, się poszerza dzięki technologii. Czyli wiesz, że na przykład, jeśli tam interesujecie, Ręczne wyrabianie siekier na przykład i toporów, no to generalnie, rzecz biorąc znajdziesz te 50 osób, które interesuje się również tą dziedziną na świecie, jest szansa na to, że będziesz dzięki tej społeczności jednym z najlepszych tam rzemieślników w danej, w danej dziedzinie. I więc to jest jakby taki problem obusieczny. Tak? No ale jeżeli nie wiesz, bo nie odrobiłeś pracy z tego, co ci tam sprawia satysfakcji, wiesz, że nie wiem, pasjonujesz się daną, danym elementem albo chcesz spędzać czas w określony sposób, to kończy się to jakby takimi trzema moim zdaniem elementami. Pierwszym to jest dążeniem do niespełniających się celów. Tak? no bo one nie są twoje, mm -hmm. więc na koniec nawet jeżeli je realizujesz, to się po prostu nie spełniają, bo nie są twoje. E, bardzo często się ludzie czują bezsilnie wobec e, zmian, to jest bardzo widoczne w, e, w procesach technologicznych, czyli jeśli się uzależniasz od określonego rodzaju technologii, a później ta technologia się zmienia, no to ojeju, prawda Znowu, I, i dokładnie tak e, i z drugiej strony też tłumisz swoje emocje, czyli zaczynasz robić rzeczy, dlatego że inni tak mówią, albo tak to jest postrzegane, a niekoniecznie dlatego, że to są na przykład tam twoje, e, e, twoje emocje. I teraz kiedy się usieli do odcinka zatytułowanego Szczęśliwe, nietechnologiczne życie. Rozumiem, że ważne jest, żeby nie wejść na tą ścieżkę, o której teraz mówisz i pokazujesz zagrożenia, które na niej spotkamy. Jest odpowiedni moment na wyłączenie dostępu do nie twojego świata, tak? Właśnie poprzez technologię ci dostarczonego. Tak, albo, albo czasami, i to jest jakby tak w moim przypadku, ograniczenia dostępu do wielu światów. Mm -hmm. Tak? Czyli świadome niekonsumowanie albo nie zapisywanie się do pewnych światów, mhm. tak? Czyli... Żeby nie wciągały. Tak, żeby nie bo, wciągały. Bo, bo czujesz tak. to ryzyko, że tak może być. Absolutnie. Mm. Ja, ja też znam siebie, tak? Ja wiem, że jeżeli y, gdzieś tam zaczynam eksplorować jakieś tematy, to później mnie przepadnę, wsiąkam w to. Więc bardzo świadomie po prostu muszę sobie powiedzieć tego nie, tego nie, albo na przykład tego, to nie teraz. To nie jest dobry moment. A to przykład, jest to ja managing expectations takiego. w Twoim przypadku? Też, a czasami czasami to jest i zarządzanie oczekiwaniami, ale też zarządzanie na przykład tym umiejętnością. To jest bardzo, mm -hmm. ważna, bardzo ważna rzecz i na przykład ja akurat jestem taką osobą, która musi dużo nad tym pracować, to jest mówienie nie. Mm -hmm. tak? Czyli w jakich miejscach muszę powiedzieć nie? Nie, 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 nie i nie, bo, bo, bo znasz coś, konsekwencje. Tam, tak? Nawet jeżeli nie znasz konsekwencji, czasami znasz konsekwencje, a czasami po prostu. E, e, nie, to nie powinno być na liście twoich priorytetów mm -hmm. teraz, okay. tak, i umiejętność powiedzenia nie, tak, to jest oczywiście najtrudniejsze w stosunku do innych ludzi, tak, powiedzieć nie, bo, tak, i ludzie w, w różny sposób e, 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 reagują, tak, e, no ale to, wiesz, to, to, to jest jeden z powodów, dla którego tak często i mm -hmm. bardzo popularne na przykład w, w Branży technologii również, ale wśród founderów różnych jest na przykład prowadzenie tego swojego żurnala, tego dziennika, gdzieś tam notuje rzeczy i tak dalej, no bo przelewając te rzeczy na papier lub na jakiś tam dziennik elektroniczny, uświadamiasz się w zakresie tego, co jest dla Ciebie ważne, spędzasz potrzeby, reflektujesz nad tym, co, co się wydarzyło, i ten, ten, to prowadzenie swojego dziennika jest bardzo popularne, na przykład w branży. W branży Technologicznej jest to jedna z takich metod, które gdzieś tam pozwalają ci odkrywać te, te rzeczy, ale jeśli jesteś super zajęty, albo inaczej, masz wiele priorytetów i bardzo często one z, z rozwojem firmy, nie wiem, stanowiska, ilością rzeczy, które masz do zrobienia, ilością pasji, nie wiem, sprawami rodzinnymi i tak dalej, to się wszystko rozszerza, no ale czasu masz ciągle tak samo e, mało. No i to jest ta, e, ta umiejętność. Mówienia nie w określonych obszarach, w określonym czasie. Czyli na przykład możesz powiedzieć sobie, na to nie mam już czasu. Mhm. Kiedyś miałem na to czas, ale teraz już świadomie rezygnuję z tego, nie mam. Nie? Oczywiście są takie rzeczy, które powinny być w miarę nienegocjowalne, tak? czyli spędzanie czasu z drugą osobą nie? Mhm. powinny być nienegocjowalne. Dbanie o swoje zdrowie. Tak? Ktoś, może, ktoś może uprawiać jogę, ktoś fitness, ktoś dźwigać ciężary i tak dalej. To powinno być nienegocjowalne, czyli zawsze powinno się znaleźć na to czas kosztem na przykład innych, innych rzeczy. Tak? Mhm. I są relacje, które mamy w swoim życiu, na których chcemy dawać kosztem innych rzeczy, też powinny być nienegocjowalne. Czyli to nie zawsze jest y, takie totalne wycofywanie się z technologii, choć widzę ten trend, że ktoś mówi: Dobra, od dzisiaj y, koniec z Facebookiem, od teraz koniec z Twitterem, niech sobie mask robi, co z nim chce. Tam mnie nie będzie, odzyskam czas. To jest raczej też znalezienie sobie, czy przewartościowanie moich własnych celów, czy tak jak ładnie to powiedziałeś zabetonowanie tej przestrzeni, o, z którą nie dyskutuję. Na to zawsze muszę mieć czas i jeśli to zabierze mi z mojego całego dnia ileś, no to zostanie mi mniej na rzeczy, na które być może chcę, ale poświęcić mniej tak, czasu. Tak, i, i tu się, i, tu się y, i przydaje i nie przydaje technologia, nie? No bo z jednej strony się nie przydaje, no bo masz bardzo dużo bodźców, nie? Jest dużo serwisów, które mógłbyś tam konsumować i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja na przykład, nie wiem, wyjeżdżając na, na urlop, no to... Y, y, Teraz to kontynuuję, ale na przykład usunąłem tam jakieś, yy, yy, ja do tej pory nie miałem na przykład na telefonie większości aplikacji na mm -hmm. social mediowych, ale powiedzmy tam, miałem dwie i je po prostu usunąłem. Jedną na urlop dziękuję, do widzenia nie ma i później ich nie, nie instalowałem z powrotem po powrocie. I już nie mam zamiaru. Mhm. I to jest jakby świadoma decyzja. Bo masz też dowód na to, że to działa. To znaczy, to, nie, nie, nie masz poczucia, że coś straciłeś. Tak, więc tak. To znaczy, inaczej, ja na pewno straciłem rzeczy, bo czegoś się nie dowiem, bo o czymś wiesz. To jest takie pojęcie mhm. tego, co straciłem, to raczej jest w mojej głowie. No nie? Czy ja realnie coś straciłem, to, to nie wiem, ale na pewno w mojej głowie to straciłem. Nie, nie mam dostępu do jakichś rodzaju tam informacji. Na pewno mnie coś omija i tak dalej, i tak dalej. Ale to była jakby tam świadoma decyzja i powiedzmy, że radzę sobie tam z konsekwencjami. No, ale później się okazało, że mam więcej czasu na coś tam. Są takie rzeczy, które są na przykład bardzo trudne do zrobienia i ja do tej pory mi się nie, nie udało zrobić, a wiem, że są dobre. Typu, nie wiem, odkładanie na przykład telefonu w określone miejsce po to, że jednak nie masz tam go pod ręką mm -hmm. zawsze. Nie kusi. Tak. Nie kusi, tylko odłożysz go w innym miejscu i żeby tam po ten telefon, no musisz po niego iść, to już tam, nie wiem, jak mam iść tam do drugiego pokoju, to już ci się na przykład nie chce, tak, albo nie pomyślisz o tym i tak dalej. To jest bardzo skuteczna metoda, no ale na przykład. Ja do tej pory nie potrafię tego e, zastosować. Wyczyszczenie komputera z aplikacji. Ale, ale na przykład wyczyszczenie mobilnych. telefonu z aplikacji, spoko, biorę ten telefon mm. i tak patrzę na to i ja, ja wiem, co ja tutaj mam robić, nie? I na przykład, nie wiem, mam aplikację, nie wiem, tam z książkami, no to okej, okay, jeżeli już wtedy chcę coś robić, no to się okazuje, że jednak będę musiał musiał. W sensie, że jednak poczytam książkę, tak, czy kawałek książki, a nie na przykład poskróluję po jakimś mm -hmm. miejscu i to sprawia, że nawet jeśli ta konsumpcja następuje, to ona jest bardziej na moich warunkach albo ukierunkowana w stronę, w którą ja bym chciał, żeby była zrobiona. Oczywiście to jest taki przykład w miarę łatwy, bo czasami te rzeczy są dużo, dużo trudniejsze, typu, nie wiem, ktoś może mieć toksyczną relację na przykład z innymi ludźmi, tak to jest też taka mm -hmm. trudna rzecz, która może być do, do zarządzenia, ale wtedy, wiesz, jak, jak masz przepracowane te, te wartości w miarę, to znaczy to jest niekończący się proces, żeby było jasne, plus moim zdaniem się te wartości też zmieniają no tak. w, Dobrze w, w, by było w czasie, raz. tak? Dokładnie. I, i, I plus to ćwiczenie z tym, jak wygląda twój czas, nie? Gdzie, gdzie ty inwestujesz swój czas, to jest, to jest bardzo ważne, dlatego że w ogóle jest tak, że jeśli nie podejmujesz żadnych działań, nie? To, to tak naprawdę, jak patrzysz na kogoś na siebie i nie podejmujesz żadnych działań, to to jest największy sygnał, że nie znasz kosztów bezczynności. Bo nic, nic nie robienie, w sensie nie poprawianie no. swojej sytuacji, nie pracowanie nad swoimi wartościami, nie usprawnianie tego, czym się tam zajmujesz, jak spędzasz czas, jak chcesz docelowo spędzać czas i tak dalej, to znaczy, że nie znasz kosztów bezczynności, bo nie robisz z tym nic. Nie? Koszt bezczynności to jest status quo. Czyli jeśli nie robisz nic, to znaczy, że inwestujesz w to, co jest teraz. I teraz albo to, co jest teraz, cię satysfakcjonuje, a jeśli nie, to znaczy, że trzeba zacząć coś, coś robić. I teraz dla wielu osób jest tak, znaczy, czy w ogóle zasada jest taka, że różnica pomiędzy nic nie robieniem, a robieniem, podobnie jak w przypadku byciem w czymś przeciętnym albo słabym, albo średnim, a w czymś wybitnym, najczęściej to jest tylko jedna rzecz więcej. Jeden krok więcej, jeden ruch więcej, mm -hmm. jedno zadanie więcej, jedno e, dźwignięcie więcej na siłowni, e, czy czegokolwiek. No, bardzo często jest jeden więcej. nie, tylko było nie sprawdziliśmy. To, ty, tylko tego nie zrobiliśmy, nie? E, było takie... E, e, Powiedzenie, znaczy taki artykuł, w którym zapytano się wybitnego, takiego jednego z najwybitniejszych w ogóle programistów, deweloperów. Dlaczego on jest taki dobry w tej swojej dziedzinie? W sensie. Dlaczego on jest taki wybitny i ma w swojej dziedzinie tak ogromną przewagę nad innymi ludźmi, którzy też zaczynali w tym mhm. samym czasie, nawet w lepszych warunkach, jak oni i tak dalej? On powiedział jedną rzecz. On w każdym roku przysłał jedną książkę więcej niż jego koledzy. Mhm. Nie? W tej dziedzinie, która interesowała. Dlaczego był lepszy, bo przeczytał jedną książkę więcej niż oni. Ja tak powiem się z perspektywy czasu. Kurczę, jedna książka rocznie, nie? W sensie. No tak. No ale zakładam, ale, że to był jakiś bagaż wiedzy. Który ale był sprawiło, większy że over time, nie, gość jest wykładniczo lepszy w swojej, w swojej dziedzinie. No bo to się skumulowało. I bardzo często te małe rzeczy tak? e, robią dużą, e, duży temat. Tak? E, czasami to są pojedyncze aplikacje. Nie? To jest hmm. aplikacja, która. Nie wiem, blokuje strony na komputerze, że w określonych godzinach. Ja ostatnio sobie mm. takie testowałem, pod tytułem żeby nie robić maili rano. Tam do godziny 11, nie, zablokowany program mailowy. Mogę go odpalić, ale tam tam nie da się nic zrobić, nie? I bardzo fajnie podziałało. Nie będę tego kontynuował, ale bardzo fajnie nie. podziałało, tak? No ale blokujesz pewnego rodzaju dystrakcje, procesy, po to, żeby zacząć zmieniać nawyki. Bo jak dla mnie to otwierasz tam program mailowy rano, to taki, no, nawyk, tak? I potrzebujesz go zmienić. Zmienianie nawyków jest bardzo, mhm. bardzo trudne. Właśnie dotykasz takie, takiego obszaru, który jest w tym sensie trudny, że on kosztuje energię, kosztuje emocje, kosztuje czas. No i, i nawet sam, sam powiedziałeś, że to... Ym, Potrwa długo i że to jest trudne. Bardzo często właśnie dlatego się za to nie zabieramy. Nie ważąc sobie, co ja z tego, będę miał, jeszcze nie wiem, ale już wiem, że będzie mnie to kosztowało dużo. Dobra, zgodzę się na status quo. Nie? I dlatego, tak jak mówimy sobie o szczęśliwym nietechnologicznym życiu, to do niego jest też fajne, że prowadzi droga właśnie przez technologię czasami, czyli ograniczniki jakieś, które wiemy, że muszą być przez nas zastosowane, żeby osiągnąć określony skutek w przyszłości. Bo do czego powinna służyć technologia? do zdejmowania barier w jakimś istniejącym problemie. Nie? Czyli chcemy rozwiązać jakiś problem, początek problemu punkt A, zakończenie problemu punkt B, między drugimi się... ścieżka. Technologia powinna wyjmować wszystkie przeszkody, są pomiędzy, przeszkody pomiędzy punktem A a punktem B. Nie? I bardzo często, nie wiem, aplikacje tam do skupienia się, do produktywności, do zarządzania czymś, do journalingu czy czegokolwiek innego, powinny usprawniać ten proces. Czasami tak jest, a czasami oczywiście wpada się w takie, to się ładnie nazywa productivity porn. Nie? Mm. Czyli tak się jaramy tymi wszystkimi narzędziami, zmienianiem tu z tego programu do notatek, na tamten, tu z tego programu, i tak dalej, a nie ma kiedy zrobić tych rzeczy. Nie? Cały czas się żonglujemy jakby systemami, nie? ale nie ma. Produktywności żadnej z tego nie. I to akurat w branży technologicznej jest duży, duży, duży problem i duże wyzwanie, ale to jest niekończąca się praca. Nie? No bo tak jak, tak jak powiedziałeś, i jeżeli koszt niedziałania to jest utrzymanie tego, co jest, to jeżeli podejmujemy decyzję pod tytułem, to co jest, jest good enough i tam urządzamy się w tym, to to jest świadoma decyzja. I okej, okay, jeżeli komuś jest z tym okej, okay, to okej, okay, ale jeżeli ktoś chciałby coś zmienić to ta jedna rzecz więcej. Ta jedna rzecz więcej, ale też dojście do tego, co to będzie ta jedna rzecz. Nie? Czy to będzie książka, czy to właśnie będzie jedno wyjście na siłownię więcej, czy to będzie przebiegnięcie jednego półmaratonu więcej, czy to będzie jeden kurs dodatkowy więcej. Mm -hmm. nie? Jeżeli to y, y, pomoże to why not, choć wcześniejsze ćwiczenie, o którym mówisz, to też, żeby móc zobaczyć i móc spróbować porównać te dwa światy. Wracam do tego kalendarza, nie? czyli on jest taki, nie podoba mi się, to zrobię sobie taki, który mi się będzie podobał i zobaczę, napiszę sobie plan, jak mogę do tego dojść, no bo wspomniałem o tym, że to musi być ewolucja, bo nie, w kontekście nawyków nie da się rewolucyjnie zmienić nawyków. Mm -hmm. Bo, bo powiesz, musisz mieć jakiś plan na ten jak docelowo chcesz, żeby mm. wyglądało, ale też w ogóle warto sobie spróbować jeden taki tydzień przeżyć. Mm. Nie? Czyli so, sobie zaplanować idealny tydzień, bo możesz sobie zaplanować idealny tydzień i on wygląda tak, że nie wiem, tam pracujesz dwie no. godziny na przykład tam w ciągu dnia czy cokolwiek innego mm. i być może dla niektórych osób to będzie dobre rozwiązanie, ale jak sobie weźmiesz tydzień urlopu, to ja ten tydzień wykorzystam na to, nie, żeby przeżyć ten tydzień tak, jak wydaje mi się, że byłoby idealnie. Czyli żeby przetestować. przetestować to na sobie. Nie? I ja na przykład tak zrobiłem za dwa czy trzy razy, i się okazało, że jest różnica pomiędzy tym, co mi się wydawało, że powinno być idealnym tygodniem, a tym, co naprawdę chciałbym być, żeby było idealnym tygodniem oraz rzeczywistością, bo mamy również pewnego rodzaju zobowiązania, tak? W sensie, jeżeli nie wiem, wozisz dzieci do szkoły na godzinę ósmą rano, mhm, no, no to sobie nie możesz w swoim idealnym tygodniu tego wyeliminować, tak? I tak dalej, i tak dalej. I to musisz, zawsze są jakieś kompromisy, na które pójdziesz. Grunt, żeby te kompromisy były robione również na twoich warunkach, a nie narzucane przez y, y, jakby zewnętrzne, no bo jeżeli twoje funkcjonowanie wygląda na zasadzie takie: rano zawozi dzieci do szkoły, później od godziny 9 do godziny 17 masz spotkania, a w międzyczasie jeszcze na każdym spotkaniu dziergasz, dziergasz maile, a później jedziesz po dzieci, a później kolacja i później jest piątek, tak? To jeśli to jest dla ciebie ok, to ok. Nie? Ale jeśli nie jest ok, no to jest pytanie jest takie, jaki masz plan nie, na to, żeby z tego wyjść? I gdzie możesz włożyć technologię, czy jakiegoś rodzaju rozwiązania technologiczne, a to bloker czasu, a to coś do skupienia się, a to nie wiem, planowanie swojego kalendarza, a to dzielenie się z lepszych z kalendarzem, a to program do planowania spotkań, i tak dalej, i tak dalej. Czyli drobne elementy, które zaczynają te procesy zmieniać, mhm. po to, żebyś doszedł do tego momentu, w którym ten kalendarz wygląda ten. Nie tyle kalendarz, tylko że zaczynasz spędzać czas w taki sposób albo zbliżony do takiego sposobu, w jaki, w jaki Ty chciałbyś ten czas spędzać. Bo myślę, że tak jak powiedziałeś, rzeczywiście jest to sporo kompromisów, ale też dobrze zaadresowane, także na przykład w kontekście zespołu, nie? bo jedno to jest. Ta ósma i szkoła czy żłobek to jest naturalne, z tym nie dyskutuję, ale mogę podyskutować o tym czasie pomiędzy tą dziewiątą a 17. Mogę podyskutować przede wszystkim ze sobą, poćwiczyć, potrenować, a potem podyskutować z zespołem, nie? że chciałbym w ten i w ten sposób. Mm -hmm. Spróbujmy zrobić to trochę inaczej. To może i dla Was będzie lepsze. I zobacz, jak to się zmieniło. Ostatnio były opublikowane takie badania dotyczące czasu pracy zespołów i pracowników mm. w firmach, w których pojawiło się, pojawił się nowe okienko czasowe, w których nie ma pracy i to jest okienko pomiędzy godziną 15.30 16, a 16.00 a 18.00. Czyli w wielu firmach była ta praca tam powiedzmy do godziny 17, mm. czasami do godziny 18, w zależności od tego, kto pracę zaczynał. A teraz bardzo wyraźnie pojawiło się okienko, w którym e, się nie pracuje, czyli to jest okienko powiedzmy od 15.30 do e, 18, czy od 16 do 18. Ale w zamian za to pojawiło się nowe okienko pracy, którego do tej pory nie było. 6.00, 8.00? Między godziną 20.30 a 22.00. Okej. Okay. Gdzie... Nawet jeżeli pracownik nie był w tamtej, bo nie wiem, zajęcia mm -hmm. dzieci, cokolwiek innego, czyli te tak zwane running errands, tak, mam mm -hmm. swoje obowiązki, które muszę zrobić i wychodzę z pracy wcześniej, cokolwiek oznacza wychodzenie z pracy wcześniej, to później gdzieś ten dodatkowy czas jeszcze w ramach czasu, w cudzysłowie, po pracy, mm -hmm. ktoś odna y y odnajduje. Tak? I to jest na przykład nowy trend, który był dostępny. Oczywiście były osoby, które pracowały tak czy inaczej wieczorami ze względu na ilość pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, to jest bardzo widoczny już w badaniach ten trend. Tak? I teraz patrzysz na swój kalendarz i teraz twoim problemem oczywiście jest to, kiedy pracujesz do 17, a później jeszcze pracujesz o 21. Nie? Na, przedsiębiorcy bardzo często znają ten, ten problem. Natomiast... Jeżeli on jest zrobiony na Twoich warunkach, nie? to Ty sterujesz tym no. czasem i wiesz, bo co innego jest pod tym: chcę usiąść do tego teraz, chcę usiąść, mam wolną godzinę wieczorem, chcę usiąść do tego, jest to dla mnie ważne, mam na to czas, mm -hmm. mam na to capacity umysłowe, jest to na moich warunkach, versus muszę. Muszę, bo ktoś mi kazał. Tak. I to jest najważniejszą walutą, jaka jest, jest waluta czasu, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej odzyskać. Bardzo często nasza waluta w postaci czasu jest wymieniana na pieniądze, ponieważ z czegoś musimy żyć. Im bardziej ta waluta naszego czasu jest cenna, tym na większą walutę w postaci pieniędzy ją będziemy wymieniać, ale nie zawsze warto się w ogóle wymieniać. Dobre. Niech to będzie błęda, Natomiast myślę, szanowni słuchacze, że zapędziliśmy się w takie obszary, które są może mało technologiczne, bardziej filozoficzne, ale jesteśmy ciekawi tego, jak wy do tego podchodzicie. Może macie swoje sposoby, może udało Wam się w jakiś inny sposób niż ten prezentowany przeze mnie czy przez Bartka zmienić wasz plan i to działa. Dajcie znak sygnał, jaką macie walutę. Można to zrobić w komentarzu na Apple Podcast albo na Spotify.